Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Za nami spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Radą Doradców Politycznych. Tematem dyskusji był Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. O spotkaniu premier Mateusz Morawiecki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Za nami kolejne spotkanie Rady Doradców Politycznych. Dzisiaj rozmawialiśmy oczywiście o Polskim Ładzie i to była bardzo ważna dyskusja, szczególnie w kontekście szerokiej komunikacji z Polakami, którą właśnie rozpoczęliśmy na temat tego programu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Fundamentem Polskiego Ładu prezentowanego przez Zjednoczoną Prawicę jest zasadniczy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. W tej chwili przeznacza się na nią około 5,3% PKB. Teraz ma zostać zwiększony do 7%, mówi ekonomista dr Arkadiusz Babczuk. To oznacza o kilkadziesiąt miliardów w horyzoncie tego planu zmiany, dużej transformacji społeczno-gospodarczej. Kilkadziesiąt miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. W Polskim Ładzie przewidziane są również zmiany w opodatkowaniu. Najbardziej zyskają na tym osoby, których miesięczne dochody brutto wynoszą między 2,5 a 3,5 tysiąca złotych. Oprócz tego, że osoby biedniejsze i średnio zamożne będą miały w swoich budżetach domowych więcej pieniędzy ze względu na obniżenie ciężaru opodatkowania, Polski Ład przewiduje bardzo dużą pulę inwestycji. Czyli, jak dodaje ekonomista, chodzi o przedsięwzięcia cywilizacyjne, jak choćby Centralny Port Komunikacyjny. Dzięki inwestycjom powstanie około 500 000 nowych miejsc pracy. Polski Ład to również pakiet rozwiązań prorodzinnych. Program ma służyć zwiększeniu dzietności, dodaje ekonomista. Zapowiedź takiej premii dla tych rodzin, które będą miały dzieci, w postaci wprost nawet umorzenia sfinansowanego przez państwo części kredytu. Dziś jedną z największych barier utrudniających posiadanie potomstwa jest brak własnego domu nad głową. Polski Ład przewiduje mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności. To również emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podsumowało obchody rocznicowe 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także wszystkie kampanie informacyjno-promocyjne, które były prowadzone w związku z tym wydarzeniem. Konstytucja 3 maja to nie tylko polskie, ale i międzynarodowe dziedzictwo. Ona kształtowała polską państwowość i tradycję, mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welcęg. Konstytucja i wzajemne zaręczenie obojga narodów reformowało Rzeczpospolitą obojga narodów, której fundamentem była Unia Lubelska z XVI wieku i testament jej twórcy, króla Zygmunta II Augusta. Dwa tygodnie temu świętowaliśmy 230. rocznicę uchwalenia dokumentu. Mimo utrzymujących się obostrzeń, obchody miały wymiar międzynarodowy, szczególnie bilateralny, polsko-litewski. Od ponad roku obydwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych pracowały nad wspólnymi projektami polsko-litewskimi w kontekście obchodów 230-lecia Konstytucji 3 maja. Wyrazem tego wspólnego świętowania była wizyta prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki udał się z kolei do Wilna, gdzie spotkał się z szefową litewskiego rządu. We wspólnym przesłaniu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz jego litewski odpowiednik odnieśli się zarówno do wspólnej polsko-litewskiej historii, jak i do obecnej strategicznej współpracy pomiędzy krajami. Dzięki aktywności naszych placówek we współpracy z litewskimi władzami i instytucjami przygotowany został bogaty program wydarzeń. W litewskiej telewizji publicznej transmitowany był uroczysty koncert. Na placu katedralnym zaprezentowano unikalną wystawę przygotowaną przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Instytutem Historii Litwy. Jak podkreślał wiceszef resortu spraw zagranicznych, ważnym elementem obchodów była współpraca polskich i litewskich placówek na całym świecie. Z myślą o rocznicy powstał wspólny logotyp okolicznościowy. Te obchody rocznicowe na całym świecie to były z jednej strony
wystawy prezentowane w Niderlandach, Czechach, Niemczech, na Słowacji, w Bułgarii. Wszystkie przygotowane były przez renomowane instytucje. W wielu miejscach na świecie zostały zorganizowane także uroczyste koncerty. Z kolei w ramach projektu Opowiadamy Polskę światu, między innymi w prasie 62 państw w 22 językach. Ukazały się łącznie 92 teksty poświęcone rocznicy Konstytucji. Wczoraj w hali głównej Dworca Centralnego uroczyście otwarto wystawę Tygodnik Solidarność – Pomnik Wolności Słowa. Jeden z punktów postulatów sierpnia 1980 roku zakładał przestrzeganie przez władze PRL wolności słowa i w tym zaprzestanie represji wobec niezależnych wydawnictw. W ten sposób do kiosków trafił w ogromnych ilościach Tygodnik Solidarność. Tygodnik pozostawał wierny swojemu zobowiązaniu i ideałom sierpnia 80 roku. Twardo przeciwstawiał się nieuczciwej prywatyzacji, sprzeciwiał się rosnącemu rozwarstwieniu społecznemu, co czyniło go niewygodnym świadkiem historii. W hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie została otwarta wystawa Tygodnik Solidarność – Pomnik Wolności Słowa. Wystawa przedstawia historię tygodnika w kontekście walki o wolność słowa na świecie. A o tę wolność nie tylko należy się starać, ale i o nią walczyć. Bez względu na czas, bez względu na ustrój, każda władza ma zapędy do tego, aby tę wolność słowa ograniczać. Miejsce wystawy nie jest przypadkowe. Dworzec Centralny to komunikacyjne serce Polski, które odwiedza w ciągu roku 15 milionów Polaków i osób z zagranicy. To z pewnością miejsce godne do tego, ażeby wystawa Tygodnik Solidarność, Pomnik Wolności właśnie tu pokazywał dokonania, historię, wspomnienia, ale i przyszłość pierwszej niezależnej, legalnie wydawanej gazety w tym ciemnym okresie komunizmu. Ten projekt to podróż od Sokratesa przez historię apostołów, polskie statuty wiślickie, francuską deklarację praw człowieka i obywatela, pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, aż po czasy okupacji komunistycznej. Wystawa przypomina przede wszystkim, że walka o wolność słowa cały czas trwa i nie można o tym zapominać. Stan Teksas wprowadza zakaz tzw. aborcji po wykryciu bicia serca dziecka. Choć przepisy pomogą w ochronie życia, nadal nie gwarantują jego pełnej ochrony od chwili poczęcia. Do tej pory prawo Teksasu zakazywało zabicia dziecka poczętego po 20 tygodniu ciąży. Wykluczało z tej reguły kobiety z chorobami zagrażającymi życiu ich lub dziecka, a także przypadki, w których stwierdzono ciężkie wady dziecka. Obecnie przyjęta ustawa ma zawęzić możliwość przeprowadzenia tzw. aborcji do około 6 tygodni. Życie każdego nienarodzonego dziecka z bijącym sercem zostanie uratowane przed spustoszeniami wynikającymi z aborcji. Nadal nie można tu mówić o pełnej ochronie życia poczętego. Nowe prawo daje możliwość pozwania placówki zajmującej się zabijaniem nienarodzonych dzieci i domagania się odszkodowania. Oskarżyć będzie można też lekarzy, pielęgniarki, matkę oraz wszystkie osoby, które miały związek z tzw. aborcją. W poniedziałek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przystał na rozpatrzenie sprawy z Mississippi, czemu sprzeciwiały się ośrodki aborcyjne. Orzeczenie sądu może odwrócić promującą cywilizację śmierci decyzję Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe kontra Wade. Wówczas zezwolono na legalizację tzw. aborcji do około 24 tygodnia ciąży we wszystkich stanach. Mam nadzieję, że sędziowie mają naprawdę poważne zamiary, aby spróbować naprawić część szkód wyrządzonych od czasu Roe kontra Wade w orzeczeniach w sprawie tzw. aborcji. W Stanach Zjednoczonych dochodziło dotąd do nagminnych przypadków zabijania dzieci poczętych nawet w bardzo zaawansowanej ciąży. Dochodzi do tego niekiedy w 30 tygodniu i później, kiedy dziecko zdolne jest samodzielnie przeżyć poza organizmem matki. To jest już żywy człowiek, uważam za słuszne, ograniczające to sądowe decyzje. Mówi nowojorski lekarz dr Henryk Cioczek. Kluczowe dla ochrony życia w Stanach Zjednoczonych orzeczenie powinno zapaść do czerwca 2022 roku. Stany Zjednoczone podjęły kolejne rozmowy z Rosją w celu załagodzenia konfliktu. Spotkanie według amerykańskich urzędników przełomowe nie było, jednak jest to dobry początek do pracy nad wzajemnymi stosunkami.
Spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu Antoniego Blinkena z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem odbyło się wczoraj w stolicy Islandii. Dyplomaci rozmawiali o przyszłych relacjach, które w ostatnim czasie były napięte. Nie jest też tajemnicą, że mamy różnice. Prezydent Biden rozmawiał o tym z prezydentem Putinem. Jeśli Rosja będzie działać agresywnie, to Waszyngton zareaguje. Jednak, jak podkreślał Blinken, USA nie chcą kontynuować konfliktu. Istnieje wiele obszarów, w których nasze interesy się przecinają. Wierzymy, że możemy współpracować i faktycznie budować na tych interesach, niezależnie od tego, czy chodzi o COVID-19 i pandemię, walkę ze zmianami klimatu, zajmowanie się programami nuklearnymi w Iranie i Korei Północnej. Uważamy, że świat byłby bezpieczniejszy, gdyby przywódcy dwóch krajów pracowali razem. Takie samo stanowisko przyjęła Rosja, jednak pod pewnymi warunkami. Nasze stanowisko jest jasne. Jesteśmy przygotowani do omawiania wszystkich problemów, które są przedmiotem obrad, przy założeniu, że nasze rozmowy będą uczciwe, oparte na faktach i ze wzajemnym szacunkiem. Po spotkaniu Ławrow ocenił, że rozmowy były konstruktywne. Rozmowa dyplomatów miała za zadanie przygotować propozycję ewentualnego spotkania prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych powstanie komisja, która będzie prowadzić dochodzenie w sprawie ataku na Kapitol z 6 stycznia. Wczoraj projekt ustawy przegłosowała Izba Reprezentantów. 6 stycznia, zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli na Kapitol. Podczas tamtych wydarzeń śmierć poniosło 5 osób, a wielu funkcjonariuszy policji zostało rannych. Wczoraj Izba Reprezentantów Kongresu zdecydowała o powołaniu komisji, która miałaby prowadzić dochodzenie w tej sprawie. Zachęcam wszystkich, zarówno republikanów, jak i demokratów, aby choć raz odłożyli swoje miecze i poparli tę ustawę. Chodzi o fakty, to nie jest partyjna polityka. Zachęcał jeszcze przed głosowaniem jeden z twórców projektu. Według przekazanych informacji 252 polityków opowiedziało się za powołaniem komisji, w tym 35 republikanów, 175 kongresmenów było przeciwnych. Ustawa trafi teraz do Senatu, w którym jest 50 demokratów i 50 republikanów, a w przypadku remisu w głosowaniu przewagę może zapewnić wiceprezydent Kamala Harris. Jednak zdaniem obserwatorów szanse na zatwierdzenie ustawy są nikłe, ponieważ przeforsowanie aktu prawnego wymagałoby poparcia co najmniej 10 republikanów. I to były informacje dnia. Kolejne wydanie o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.